Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Stara Kamienica to jedna z najstarszych wsi w całej Kotlinie Jeleniogórskiej. O bogatej historii, wielu tajemniczych miejscach i niezwykle urokliwych zakątkach. Turysta znajdzie tu wszystko, a mimo to wioska nadal nie cieszy się taką popularnością, na jaką zasługuje. Przypuszcza się, że początki Starej Kamienicy sięgają nawet X wieku. Był tu podobno jeden z grodów broniących granicy śląsko-czeskiej czy śląsko-saskiej. Warownią, wprawdzie zdecydowanie inną niż ta pierwotna, Stara Kamienica może poszczycić się także dzisiaj. Zamek będzie jednym z celów naszej wyprawy po tej niezwykłej wiosce. Już zabytkowa stacja kolejowa daje przedsmak tego, co może czekać nas w Starej Kamienicy. Dworzec, który powstał w XIX wieku, czynny jest do dzisiaj, choć budynek stacji to już dziś przede wszystkim dom mieszkalny. Stara Kamienica jest dość powszechnie znana ze względu na zabytki, które tutaj się znajdują i które są bardzo szeroko reklamowane. Ale my dzisiaj chcemy pokazać tę miejscowość, a przypomnę, że jest to jedna z najstarszych wsi polskich, w zupełnie inny sposób. Zaczynamy od miejsca, które było kiedyś prawdziwym żelaznym oknem na świat, a warto wiedzieć, że tory kolejowe prowadzono je bardzo wcześnie. W roku 1865 wzniesiono tutaj stację kolejową, zresztą bardzo piękny budyneczek. Dzisiaj nie jest już ona wykorzystywana w całości, natomiast cała infrastruktura kolejowa, to co się znajduje w pobliżu tego dworca, no godne jest polecenia, tym bardziej, że w niedalekiej odległości kiedyś funkcjonowała tutaj jedna z ważnych cegielni. Postaramy się te właśnie obiekty, które były istotne dla życia gospodarczego Starej Kamienicy, pokazać najpierw, a później przejdziemy do innych, może bardziej znanych obiektów, bo wszystkie one są ciekawe i są przede wszystkim bardzo pięknie położone, jeśli chodzi o całą okolicę otaczającą to wieś. Kolej dotarła do Starej Kamienicy w 1865 roku, kiedy to uruchomiono Śląską Kolej Górską. Choć mało brakowało, a wioska zostałaby pominięta w planach kolejowych, bo trasę inwestorzy pierwotnie planowali poprowadzić inaczej. Ostatecznie jednak pod wpływem ówczesnych władz powiatu lwóweckiego, które chciały jak najbardziej zminimalizować wielkość gruntów potrzebnych do budowy kolei, linię zaprojektowano tak, jak znamy ją obecnie. Dziś możemy stąd dojechać do Wrocławia, Jeleniej Góry, Zgorzelca oraz wszystkich stacji pośrednich, które znajdują się na prowadzących do nich trasach. Dodatkowo pociąg jadący przez przystanek PKP Stara Kamienica do przejścia granicznego w Zgorzelcu umożliwia podróż do Gerlic w Niemczech. Odwiedzając dziesiątki różnych wioseczek, które kiedyś miały szczęście zyskać też dostęp do kolei żelaznej, zwykle widzimy niewielkie stacyjki czy w ogóle jakieś przystanki, które od dawna nie spełniają swojej funkcji. Torowiska albo całkowicie pozarastały, czasami są to ścieżki rowerowe. Tutaj w Starej Kamienicy piękny dworzec kolejowy ma sens, chociaż część jego jest oddana jako miejsca zamieszkania. Natomiast tutaj, gdzie ja stoję na peronie, można zauważyć, że ta kolejowa infrastruktura no jest świetnie zagospodarowana. Jest to w tej chwili wszystko poodnawiane. Jest linia tutaj zelektryfikowana, czyli zupełnie inaczej można tą stacyjkę postrzegać, która ma też na pewno duże znaczenie dla mieszkańców korzystających zapewne nie tak często jak kiedyś, ale też właśnie z pociągów. Przy okazji, jak tu już jesteśmy na tym dworcu, warto przyjrzeć się różnym zabudowaniom towarzyszącym i chociaż to nie jest jakiś szczególny zabytek godzien polecenia, ale warto też zwrócić uwagę na taki budyneczek szaletu, który oczywiście no dalej jest wykorzystywany już rzadziej, natomiast na pewno wtedy, kiedy go wznoszono, kierowano się też jakimś swoistym smakiem, żeby ten cały obiekt stacyjny no był nie tylko funkcjonalny, ale też na swój sposób ładny. Wnikliwi obserwatorzy stacji i jej historycznych detali z pewnością natkną się na ten oto mały element dużej XIX-wiecznej inwestycji. To zabetonowana stara metalowa płytka ze znakiem pruskiej kolei. Jedna z takich ciekawostek, zwykle niedostrzegana przez podróżnych, którzy tutaj na tym peronie czekają na pociągi, to stara płytka, która wskazuje miejsce, gdzie pod spodem przebiega kabel. Jest to być może z samego początku istnienia tego dworca. Widać tutaj symbol kolei, ale oczywiście tej dawnej kolei, która funkcjonowała grubo jeszcze przed XX wiekiem. Symbol kolei, która jest ozdobiona tutaj koroną. No piękny zabytek, tak jak powiedziałem, wszystko to świadczy o tym, jak długo tutaj te działania kolei żelaznej były już prowadzone. Przez Starą Kamienicę przepływa imienniczka wioski, Kamienica, która jest lewym dopływem Bobru. Rzeka bierze początek na północnym zboczu Góry Kamienicy. Dawna niemiecka Kemnitzbach przepływa też przez Chromiec i Barcinek i uchodzi do zbiornika pilchowickiego. Przez Starą Kamienicę niemal na całej jej długości przepływa rzeka Kamienica, której nurt ma niewiele ponad 20 km długości, ale mimo tego, że jak tutaj widzimy, wygląda to tak niegroźnie, to wtedy, kiedy są różnego rodzaju roztopy, jakieś gwałtowne opady, rzeka ta potrafi być groźna. Jak już wspomniałem, ona sączy się przez cały niemal tutaj obszar Starej Kamienicy i żeby móc wybudować tą linię kolejową, która ma numer 274 obecnie, to trzeba było przerzucić nad nią porządny wiadukt. Pierwszy powstał tutaj w roku, chyba nie pierwszy, ale jeden z takich starszych był w roku 1912. Zachowały się zdjęcia tych starych obiektów, bardzo ciekawe zresztą. To jest teraz most, który był remontowany w 1987 roku, a sama rzeka i to, co tutaj przy niej jest, no, tworzy taki bardzo malowniczy zakątek, tym bardziej, że tutaj zadbano o to, żeby można było podejść aż do jej nurtu. Woda wydaje się być czysta, trawa wykoszona, piękne miejsce. Z tyłu jest taka alejka, która prawdopodobnie była specjalną ścieżką spacerową niegdyś, bo są drzewa wysadzone wzdłuż właśnie biegu rzeki Kamienicy. No w tej chwili zostały tylko te drzewa, nic tutaj nie wskazuje na to, żeby coś tu miało być jeszcze dodatkowego robione. Most na linii kolejowej nr 274 Wrocław-Świebocki-Zgorzelec w Starej Kamienicy został naprawiony i odremontowany w 2017 roku, przez co do dziś prezentuje się okazale. Skuteczny budulec i przy okazji efektowny kamień dekoracyjny, jakim niewątpliwie jest piaskowiec, oczyszczony i zabezpieczony, nadał konstrukcji zupełnie inną jakość. O tym, że rzeka Kamienica potrafi być kapryśna, świadczą widoczne za moimi plecami w dolnej części filarów kreski różnych powodzi, 1888, tudzież inne jeszcze wylewy. Oczywiście tutaj się zbyt szeroko nie rozlewała, ponieważ tutaj to łożysko jest głęboko wcięte, więc się woda zatrzymywała, płynęła szeroką strugą, ale nie rozlewała się zbyt szeroko, ponieważ to koryto wystarczająco było pojemne, żeby wytrzymać ten napór wody. Być może tam, gdzie jest bardziej płasko, rozlewała się ona szerzej. Rzeka dopełnia specyficzny klimat wioski Pogórza Izerskiego. To doskonałe miejsce dla turystyki pieszej i rowerowej. Z dala od zgiełku miast i ruchliwych ulic możemy tu wtopić się w przyrodę i poczuć klimat sprzed wielu stuleci, odwiedzając m.in. odrestaurowane ruiny zamku z XIII wieku. Zamek będący kolebką rodu Schaffgotschów zachwyca tajemniczymi przyziemiami oraz pięknym widokiem z odbudowanej wieży. Wszyscy, którzy odwiedzają Starą Kamienicę, niewątpliwie kierują swoje kroki właśnie tutaj, do ruin dawnego zamku, który zresztą został zrujnowany nie po wojnie, jak to u nas zwykle bywa, dużo wcześniej. Po jednym z pożarów nie był już później odrestaurowywany. Jego materiał budowlany był zabrany gdzieś do jakichś okolicznych miejsc, gdzie coś wznoszono. Natomiast przed wejściem warto powiedzieć, że to jest zasługa ludzi dobrej, powiedziałbym, woli, którzy dbali o to, żeby przywrócić te ruiny, które wyglądały bardzo smętnie, do takiego stanu, który umożliwia wejście na teren tego właśnie gruzowiska. Ta tablica informuje, jak daty wyglądały. 1242 rok był dokument, który podważany jest jako nie do końca pewny, czy autentycznym jest pismem. W każdym razie ten zamek, jego początki niektórzy wiążą z Henrykiem Pobożnym. Później ta tutaj wieża rycerska, która najprawdopodobniej w tej formie była tutaj wniesiona, później była też obiektem wielokrotnie zmieniającym właścicieli. Rodzina Schaffgotschów, znany ród rycerski, wiąże się, dzieje tej rodziny tutaj w Starej Kamienicy też bardzo mocno, no ale warto wejść po prostu, żeby zobaczyć, jak w tej chwili to wygląda, jak powiedziałem, co jest zasługą ludzi, którzy zadbali o remonty, o uprzątnięcie i stworzenie miejsca godnego przyjęcia turystów. Warownia przez wieki była w posiadaniu znanego i możnego rodu śląskich rycerzy Schaffgotschów. W drugiej połowie XVI wieku stary zamek przebudowano na renesansową rezydencję. Była to jedna ze wspanialszych posiadłości w Kotlinie Jeleniogórskiej. Niestety to właśnie tu rozegrał się też rodzinny dramat Schaffgotschów. W 1615 roku, podczas nieobecności właściciela, przebywał tu Bernard von Schaffgotsch, właściciel Radomierza. W niewiadomych okolicznościach zabił go rapierem jego własny służący, który jeszcze tego samego miesiąca został w okrutny sposób stracony. Rok później zamek strawił pożar, ale dość szybko został odbudowany. W 1640 roku Szwedzi zakwaterowali tutaj swoje wojska, które zostały wyparte przez wojska cesarza niemieckiego. Już wówczas rezydencja sporo ucierpiała. W 1758 roku we wsi wybuchł pożar. Ogień strawił także zamek, który już nigdy potem nie został odbudowany. Współcześnie ruinami zajęła się Fundacja Zamek Chudów, która od 2010 roku porządkowała gruzowisko, później doprowadziła do odbudowania mostu do wieży oraz adaptacji piwnic, umożliwiając ich zwiedzanie. Z dawnego kompleksu zamkowego zachowały się bowiem korpus wieży i ruiny murów, fragmenty podwórza, dom służby z 1579 roku oraz brama parkowa z XVIII wieku. W sąsiedztwie założenia zamkowego był park, do którego prowadziła brama z 1757 roku, na której jest Herkules zwalczający lwa. Dobra kamienickie nabył w 1680 roku hrabia Zierotin z Moraw. To właśnie jemu przypisuje się budowę w 1705 roku domu kawalerskiego i stworzenie rozległego, bo ponad 6-hektarowego ogrodu, do którego prowadziła barokowa brama. To właśnie dom kawalerski przejął funkcję dworu po pożarze w 1758 roku, kiedy to spłonął tutejszy zamek. W 1942 roku zamieszkał w nim ostatni niemiecki właściciel Richard Dittmann, który na bazie folwarku stworzył dobrze prosperujące gospodarstwo. To między innymi do tego kościoła uczęszczali przedwojenni mieszkańcy Starej Kamienicy. Świątynia służy wiernym do dzisiaj. Niestety nie zachował się drugi kościół, ten ewangelicki, który istniał jeszcze w okresie międzywojennym. W Starej Kamienicy najważniejszą świątynią katolicką jest kościół pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana i warto wiedzieć, że już w roku 1370 były wzmianki o tej świątyni. Oczywiście później były kolejne remonty, różnego rodzaju naprawy, ale warto wiedzieć, że być może ta świątynia powstała zresztą znacznie wcześniej. Była też druga świątynia ewangelicka. Niestety już jej nie ma. Postaramy się przynajmniej odszukać miejsce i pokazać fotografię z czasów, kiedy ten kościół ewangelicki istniał. Po I wojnie śląskiej w 1742 roku Stara Kamienica przypadła Prusom, co umożliwiło ludności wzniesienie własnego ewangelickiego kościoła. Zachowało się jego sporo fotografii, ale sam obiekt nie przetrwał. Odszukaliśmy miejsce, gdzie stał przed 1945 rokiem. Był to ośmioboczny budynek z muru pruskiego. Koło niego wzniesiono pomnik wojenny, poświęcony poległym mieszkańcom Starej Kamienicy w I wojnie światowej. W czasie różnych wojen toczonych i w XIX wieku, i wcześniej, w XVIII wieku, ludzie z różnych wioseczek, osad byli powoływani do wojska i zwłaszcza gdy chodzi o I wojnę światową, ruszali na te fronty krwawe i bardzo wielu z nich tam ginęło. Tutaj na Dolnym Śląsku, zresztą nie tylko na Dolnym Śląsku, prawie wszystkie te małe wioseczki, osady czy duże wioski, a także miasta wystawiały później pomniki. Przede wszystkim, jak powiedziałem, żołnierzom, którzy polegli na frontach I wojny światowej 1914-1918, ale były też wcześniejsze pomniki wojny francusko-pruskiej, prusko-austriackiej. Po 1945 roku te monumenty były niszczone. W nielicznych miejscowościach zachowały się w takim oryginale, jak je postawiono. Oczywiście pozbawiano je na przykład chociażby tych elementów, które bardzo przypominały pruski militaryzm, jak chociażby sylwety krzyża żelaznego na wierzchołkach tych obelisków wstawiane. I tutaj warto wspomnieć, że te pomniki w tej chwili powolutku są gdzieś odkopywane, są przez społeczności dzisiaj zajmujące się jakimś takim ratowaniem przeszłości ustawiane na pierwotnych miejscach. Nie dlatego, że ktoś chciałby gloryfikować to, co Niemcy robili, zawsze stanowili swoiste zarzewie krwawych wojen, ale chodzi o to, że to były pomniki, które stanowiły pewną też taką przestrogę. To było pokazanie na przestrzeni minionych wieków i lat, jak wielką daninę krwi płacili ludzie nawet z tak niewielkich miejscowości jak Stara Kamienica. Tego pomnika nie ma tutaj, gdzie stał pierwotnie, ale został przeniesiony na cmentarz komunalny. Bardzo często tak się robi właśnie po to, żeby uchronić te zabytki przed całkowitym zapomnieniem i przed tym, żeby gdzieś tam były po prostu jakimiś utwardzeniami dróg, posesji, bo tak ludzie myślący, zwłaszcza wierzący, nie powinni robić. Odwiedzając z kamerą kolejne miejscowości, zawsze staramy się dotrzeć na stare, niekiedy zapomniane cmentarze. To przestrzeń religijna, ale też swoista księga, z której możemy wyczytać sporo na temat historii wiosek czy miast. Z nagrobków jak z encyklopedii przeszłości dowiadujemy się o tych, którzy tworzyli miniony świat, tych, którzy mieli wpływ na to, co działo się w ich miejscowościach. Zdarza się, że groby bywają też prawdziwymi dziełami sztuki. Bardzo często odwiedzając różne miejscowości, nie myślimy o tym, że prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat czasów minionych są stare cmentarze. Oczywiście takie, które nie zostały zdewastowane i stare nagrobki, zwłaszcza bogato narzeźbiane epitafia, wiele mówią o czasach minionych. Tu jesteśmy przed bramą nekropolii w Starej Kamienicy. Widać, że obydwa te pylony, te dwa słupy są ozdobione tabliczkami. Ledwo widoczne są tam cytaty z Pisma Świętego. Chyba tam nawet odczytałem, że z listu do Koryntian. I będziemy starali się znaleźć tutaj płytę pomnika, który został zabrany z miejsca pierwotnego posadowienia. Dziś odnowiony pomnik stoi przy wejściu na cmentarz w Starej Kamienicy. Nie trudno go odnaleźć. Na obelisku widnieje 46 nazwisk poległych i zaginionych żołnierzy pochodzących ze Starej Kamienicy. No i udało się znaleźć pomnik, chociaż nie było to trudne zadanie, jako że monument stoi tuż przy wejściu na nekropolię tutaj w Starej Kamienicy. Ale co uderza? Warto zwrócić uwagę, ile nazwisk wykazuje ten wkład dawnej Alt-Kelnic, wtedy, kiedy ci ludzie szli na fronty I wojny światowej, bo to jest właśnie pomnik pierwszowojenny, więc miejscowość nie była zbyt wielka, a jednak aż tyle ludzi szło. Ci, którzy ginęli w tej ostatniej fazie, już byli wyszczególniani bez jakichś szczególnych tutaj dodatkowych informacji o dacie śmierci, o tym, kiedy co się działo. Natomiast później jeszcze dopisywano kolejnych. Oczywiście ten monument był w innym miejscu postawiony. No tutaj są te zachowane symbole. Krzyż żelazny koło dat 1914-1918 i bardzo chętnie używane takie dekoracje. Hełm stalowy niemiecki i liście dębowe, które były zawsze oznaką, czy miały symbolizować siłę, taki charakter wojownika, który był gotów na wszystko. Pomniki upamiętniające ojców, mężów i synów poległych na frontach I wojny światowej przed II wojną stały niemal w każdej wiosce na terenach Dolnego Śląska. W ten sposób rodziny upamiętniały swoich bliskich poległych na froncie i pochowanych we wspólnych mogiłach w okolicach frontu. Jak wiele cmentarzy wiejskich, również nekropolia w Starej Kamienicy jest bardzo pięknie położona na takim podwyższeniu. Przy okazji taki praktyczny jeszcze tutaj aspekt został wzięty pod uwagę. Otóż widać, że tutaj terenów wokół jest dużo. Jak będzie trzeba powiększyć miejsca pochówku, to na pewno się znajdą. Natomiast widoczna za moimi plecami kapliczka, czy kaplica taka cmentarna z roku 1872 na pewno służy do przygotowania przed samym pogrzebaniem, bo przecież tutaj jesteśmy dość daleko od świątyni Starej Kamienicy, a takim szczególnym też aspektem, który tutaj można potraktować jako no coś też z przeszłości, jest studnia z kołowrotem. Oczywiście woda jest niezdatna do picia, ale za to jest dość głęboko lustro wody. Myślę, że ludzie sobie tutaj tą wodę przy podlewaniu różnych jakichś czy kwiatów, czy jakichś roślin, które rosną przy grobach, z tego chętnie korzystają. A to już sąsiadujące ze Starą Kamienicą Barcinek i namiastka tego, co czeka nas w jednym z kolejnych odcinków z cyklu Odkrywamy historię. Niewiele metrów po minięciu granicy pomiędzy Starą Kamienicą a Barcinkiem, w Barcinku można zauważyć taki most nad rzeką Kamienicą z kolumnami, po obydwu stronach takimi właściwie ozdobnymi pilonami, który to most prowadził na teren majątku tutaj w Barcinku. Za moimi plecami widać resztki pałacu, który tutaj był takim najważniejszym punktem jako rezydencja właścicieli. Będziemy się starali Barcinek pokazać w kolejnych odcinkach serii Odkrywamy historię. Ten zrujnowany obiekt podobno po wojnie służył jeszcze jako świetlica wiejska, no ale widać, że czas i taka niefrasobliwość ludzka źle się z nim obeszły, dlatego że w tej chwili tylko ta wieża ma nową jakąś tam formę zadaszenia, natomiast reszta właściwie już jest nie do odzyskania, nie do uratowania. W drugiej połowie XVI wieku ówczesny właściciel Barcinka, von Sedlitz, wybudował tu renesansowy dwór, który w 1772 roku rozbudowano w barokowy pałac, który pod koniec XIX wieku został ponownie przebudowany. To właśnie wówczas pałac wzbogacił się o efektowną wieżę, dobudowaną od strony północnej, która do dziś góruje nad ruinami wiekowej rezydencji. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca.